Pawle, to już nie jest twoje pierwsze spotkanie z tą postacią, więc powiedz mi, czy wersja Lego jest bardziej wyluzowana, troszkę bardziej przejaskrawiona niż to, które oglądamy w filmie? No ale sam chciałbym wiedzieć. Nic nie widziałem i to jest najgorsze w tym dubbingu, podkładaniu głosu do czegoś, czego się nie widzi, kiedy podkładałem pod Star Lorda Chrisa Pratta w Strażnikach Galaktyki 1 i 2 w filmie fabularnym. Było to łatwiejsze, dlatego że miałem przed sobą cały film, tak? Który mogę sobie spokojnie obejrzeć. Oczywiście on był czarno-biały, taki poszatkowany, obraz brzydki, ale widziałeś, do kogo mówisz, co mówisz, jakie są emocje. A tutaj właściwie nic. No mamy same suche teksty na białej kartce wysłane z Anglii i to wszystko. Nie wiem, do kogo mówię, nie wiem, w jakim jest stanie teraz, że tak powiem, emocjonalnym nasz mały bohater Lego, czyli Star Lord, więc tak naprawdę strzelamy troszeczkę w ciemno, tak? Ale jak rozmawiam z aktorami, na przykład z Dorocińskim czy jak z Mazurą, to oni mówią, że oni często robią te kłapy, czyli oni dokładnie nie widzą tych wszystkich emocji, tylko widzą usta. W ogóle, nic, na przykład, że tutaj była tak pół na pół, bo pierwszy raz, kiedy nagrywałem mniej więcej 3 tygodnie temu, to słyszałem głos Anglika, tak? Czyli starałem się emocjonalnie być blisko jego interpretacji, więc tak się starałem robić. Ale dzisiaj na przykład nie mieliśmy Anglika, bo nam nie wysłano, więc tak naprawdę nie wiem, jakie to były emocje, więc trochę strzelaliśmy, tak? Było tylko napisane smutny, wesoły, krzyczy i tak dalej, więc trzeba się trochę łapać i rzeczywiście potem dopasować to do kłap, jeżeli to nie będzie tak zwanych tych, które będziemy widzieć w grze Lego, jeżeli nie będą one pasowały o tym, jak nagrałem tak naprawdę w ciemno, to znowu muszę przyjść i potem włożyć to znowu z powrotem w kłapy. To właśnie jest Chronopolis. Populacja, wszystkie możliwe dziwactwa w historii. Ty w ogóle jesteś graczem? Tak, jak najbardziej. Co ostatnio grałeś? Ostatnio to był Battlefield 1. No i ostatnio dodatek do Diablo, czyli Nekromanci. A w komiksy też czytasz? Czy... Czytam, zbieram wszystkie komiksy Marvela. Nie jestem fanem DC. Chociaż lubię oglądać oczywiście. Uważam, że jednym z lepszych filmów DC do tej pory to jest oczywiście Wonder Woman. To ostatnio wyszło, rzeczywiście zaczyna to mieć jakiś fajny kształt i ręce, no, jest trochę humoru, trochę na poważnie. W DC jest taki problem przerostu formy nad treścią chyba, jednak w Marvelu treść jest bardzo, bardzo ważna. Tak się skończył na przykład ostatnio Wojna Bohaterów, jeżeli chodzi o Kapitana Amerykę, tak? Fenomenalna końcówka, więc jestem ciekawy, czy będzie trochę rozwoju tych wydarzeń w Torze Ragnaroku, czy w Czarnej Panterze, tak? No widziałem jeszcze zwiastun Avengers Infinity War, tak? Więc no, robi to ogromne wrażenie, wiesz, no, bitwa z samym Thanosem, więc czekam na to na pewno niecierpliwie bardzo. Postawiłeś na dobrego konia, bo Star-Lord, jak sam wiesz, występuje w następnych oczywiście, że wie, więc jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Cieszę się, ja cały czas to powtarzam do końca swoich pewnie dni, że ja nie jestem dobry w tym, co robię, jeżeli chodzi o podkładanie głosu i dubbingowanie głosu. Tego nie umiem, bo rzadko to robię. I nie mam takiego doświadczenia właśnie jak Czarek Pazura na przykład, czy fenomenalny Bogarek oczywiście, czy pan Jerzy Sztur, gdzie po prostu potrafią to fantastycznie zrobić, czy Maria Berszyk na przykład. Więc jakby się nie rzucam i nie krzyczę, że bardzo chcę to robić, ale gdzieś tam jakieś małe kroki w tym stawiam cały czas. No i tutaj Amerykanie wybrali mój głos jakby, który się bardzo spodobał z tego banku głosów. No i obsadzili mnie w roli Star Lorda, tak, z czego się bardzo cieszyłem, bo ja uwielbiam Marvela, uwielbiam Strażników Galaktyki, jeszcze zanim weszli do kin i była sytuacja, że chcą to kręcić, to ja to czytałem po prostu, więc mniej więcej wszystko wiedziałem. No i potem jak się dowiedziałem w ogóle, że będą łączyć ich z Avengersami, wiesz, no to wiedziałem, że będę częścią tego wspaniałego uniwersum, jakim jest Marvel, więc dla mnie to jest ogromny zaszczyt. Niezły kostium! Powiedz mi jeszcze tak, ty w Lego w ogóle grasz? We wszystkie. We wszystkie? We wszystkie. Które jest w twoim razie? No chyba ja przed powiem ci, że Star Wars. No, Star Wars wszystkie, kiedy było połączenie i Nowej Nadziei właśnie
Imperium kontratakuje, powrót Jedi, tak? Jakoś mniej z City Lego, tak, ale z tymi super bohaterami zdarzyło mi się też zerknąć, gdzieś tam pogrywałem, ale do tej pory, no mega, naprawdę byłem wkręcony w Star Wars, także jestem wielkim fanem Star Wars, więc... Kiedy ty masz na to wszystko czas? To się tak wydaje, bo to ja ci mówię, to może ci tak wydawać, że ja siedzę godzinami, tylko walę w konsolę, tak? Ale nie, ale są takie dni, że mam wolne wieczory, dzieci już śpią, wiesz, że one też już przysypią, nie masz co robić, albo się przerzucamy na Netflix, albo na konsolę. Myślałem, że powiesz, że gdzieś mi grywasz, bo... Ale nie, no oczywiście, że tak. No, w Lego można dwie osoby nawet. Nie, no to nie mówię akurat o Lego, mówię, jak już na konsoli gram, to jakieś tam poważniejsze gry, to znaczy... Poważniejsze, takie, które mi się podobają. I teraz czekam na przykład na God of War, nie? Trójkę. Spider-Man też nowy mi się bardzo podoba, widziałem. Uncharted też czekam. No zobaczymy teraz dziewczyny w akcji, tak? Drake'a już nie ma. No ale tutaj słyszałem właśnie, że mówili, że długa, bardzo fajna kampania. Będzie ciężko bez Drake'a, bo jakoś sobie tego nie wyobrażam, ale słyszałem takie słuchy gdzieś tam się zaczytuje, że jest duża szansa na to, że w przyszłym roku rozpoczną się zdjęcia do filmu Uncharted. Ciekawe, kto go zagra. I powiem ci, że widzę w tym właśnie, nie wiem czemu, Chrisa Pratta. Ja mam wtedy mały problem, ponieważ nie wiem, czy też wtedy pana Boberka wybiorą do polskiego Danilu. Bo jednak do Chris Pratta, no troszkę nie pasuje mi ten głos, no ale zobaczymy. Do Chrisa Pratta może podłożyć w Polsce tylko jedna osoba, ja.